21 grudnia w Afganistanie polski konwój w prowincji Ghazni najechał na minę pułapkę. W wyniku eksplozji zginęło 5 polskich żołnierzy. Wśród ofiar był jeden ostrudzianin oraz 3 mieszkańców powiatu ostrudzkiego. Pogrzeb młodszego chorążego Piotra Ciesielskiego odbył się w Wigilię Bożego Narodzenia. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele wojska, władz państwowych i samorządowych. Zmarłego żegnała rodzina, przyjaciele, a także tłum ostrudzian. Młodszy chorąży Piotr Ciesielski miał 33 lata. W wojsku służył od 2005 roku. Polegli żołnierze z powiatu ostrudzkiego w Afganistanie zajmowali się odbudową zniszczonego kraju. Do ataku na polski konwój przyznali się talibowie. Nie tak się umawialiśmy. To ja miałem na was czekać tutaj po powrocie z Afganistanu. Pamiętam niespełna kilkanaście dni temu, kiedy przygotowując się do wyjazdu do kraju rozmawialiśmy. Mówiłem o kolektywie żołnierskim, mówiłem o potrzebie wsparcia jeden drugiego. Pamiętam słowa wypowiadane nie tylko przez ciebie, ale przez pozostałych żołnierzy naszej brygady. W Morągu również 24 grudnia pochowano Marcina Szczurowskiego. Kilkuset mieszkańców Moronga nie zmieściło się do kościoła garnizonowego, aby pożegnać zmarłego. W uroczystości udział wzięła oczywiście rodzina, jak również samorządowcy, politycy, wojskowi, a wśród nich pierwszy zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Mieczysław Gocuł. Decyzją ministra obrony narodowej Tomasza Siemieniaka pośmiertnie awansowano starszego szeregowego Marcina Szczurowskiego na stopień sierżanta. Ponieważ oboje jesteśmy fotografami, zagadałam Janusza na temat pewnego zdjęcia. Oto fragment naszej rozmowy. Ciekawa jestem, czy zgadniecie, o jakie zdjęcie chodzi. Ale dziwne są te cienie rozłożone tu blisko, na roślinach. Mówisz, że tamten cień drzewa, no faktycznie tamten cień wygląda na to, jakby w zenicie słońce tak stało. Bo ta postać jest sfotografowana przy zachodzie słońca. Tak, jak najbardziej. No przez długie cienie od razu się to rzuca. Długie cienie. Natomiast z tyłu cień nie jest długi, tylko jest bezpośrednio pod drzewem. Też się zastanawiałam, analizując cień fotografa, gdzie on mógł stać? Przed fotografowanym obiektem, czy troszeczkę na lewo od tego obiektu? Słuchaj, on stoi w tym miejscu, gdzie my siedzimy i patrzymy na to zdjęcie. Czyli on jest troszeczkę z tyłu za obiektem. I teraz zwraca kamerę w kierunku postaci i się zastanawiam, czy on by właśnie uchwycił postać w ten sposób. To o oś chodzi. Tak, chodzi że mi o oś. Ciebie irytuje, czy wątpliwości masz, czy ta oś to nie powinna być bardziej właśnie na lewo. I wtedy by było widać jego plecy, tak? Ale dobrze, ale z drugiej strony, co chcesz przez to udowodnić? Przez tą oś? Że to zdjęcie, że te cienie są nałożone. No, a jak mają być nie nałożone? No, ale że są sztucznie nałożone, żeby dopasować, żeby uwiarygodnić zdjęcie. No to jak, sztucznie nałożone, żeby uwiarygodnić zdjęcie? No tak, bo jeżeli robisz zdjęcie, no to musisz cień zrobić. Teraz, żeby to zdjęcie było bardziej realne, trzeba dodać do... Na przykład masz wyciętą postać i nakładasz tą postać na tło, na przykład krajobrazu. No dobrze, ale zastanówmy się, co jest takiego, że on nie mógłby zrobić sobie w takim krajobrazie zdjęcie bez fotomontażu? No mógłby. Mógłby, ale nie podejrzewa. Nie jest to, ja nie wiem, czy są takie rośliny w Afganistanie. No chyba są, no. Chodzi ci o to, czy on to zdjęcie sfałszował? Tak. No ale po co miałby sfałszować, jeżeli to on wstawił sam? No żeby uwiarygodnić swoją działalność w Afganistanie. Tutaj samym tym zdjęciem to tego chyba nie uwiarygodni. Tylko ludzie młodzi zawsze się fotografowali z bronią, nie? Ale on był tam wysłany jako reporter z BBC, o ile wiem. I jako reporter wojenny facet fotografuje się z bronią?
Gdyby on miał na przykład zdjęcie z Bin Ladenem, to by był to powód do analizy, ale tu... No nie, ale to... załóżmy, że facet nigdy nie był w Afganistanie i nigdy w życiu by na siebie takich ciuchów nie włożył i że historia o jego działalności reporterskiej, w dodatku w sytuacjach zagrażających życiu, no tak, jest jedną wielką mistyfikacją. Cała ta jego biografia jest wyssana z palca i teraz uwiarygodnić ten rys biograficzny, który możesz znaleźć i przeczytać o nim w internecie, po prostu zrobiono do tego ilustrację, nie posiadając żadnego autentycznego zdjęcia zrobionego w rzeczywistych warunkach. Nie mając, bo rzeczywiście on mógł się sfotografować, ubrać ten kostium i zapozować i nie ma problemu ze zrobieniem takiego zdjęcia. Tak. Ale ja to bardziej komplikuję. Ja uważam, że ilustracja została spreparowana. Może to jest nieprawda, ale jeżeli została spreparowana, to na przykład wzięto zdjęcie jakiegoś Afgańczyka, Mujahedina i wycięto z tego zdjęcia korpus i nogi i teraz nałożyli to na jakieś... Właściwie to, wiesz, równie dobrze mogliby całe zdjęcie użyć i tylko mu głowę dokleić, nie? Ale przecież robi się to też tak, że fotografuje się na niebieskim tle, tym tak. Blue Box i nakłada się krajobraz no i potem teraz popatrz, no to sprawa z cieniami rzeczywiście jest, no ale to jest do zrobienia. Tutaj wychwyciłaś brak cienia kolby tego karabinu, ale jakby to wyglądało, gdyby on ten cień od kolby karabinu pokrywał się z tym jego cieniem na trawie? Czy możliwe to tak jest? No ja uważam, że nie jest możliwe. Ten cień, ta kolba, która wystaje, powinna być nad tą głową fotografa, jeżeli to jest cień fotografa, ten drugi, tak? Tak. No tak, no logiczne. No ale teraz jeszcze przy... Nie umiem. No właśnie, a teraz popatrz, jak robisz na tym blue boxie, to tak? Jest bardzo czarny obrys. Masz tutaj czarny obrys? No to można tak, to robią to rozmywanie pikselami, ale to jest żmudna robota, ale ja ci powiem, przecież on gdzieś tam się pałętał po tych różnych stepach, nie stepach, górach, nie? Czy to podważasz, że w ogóle nigdy go tam nie było? No wiesz, ja się nad tym nie zastanawiam. Mnie tutaj interesuje samo to zdjęcie, bo ono mi się wydaje dziwne. A czy on był, czy nie był, to jest jak gdyby druga sprawa. Ja uważam, że równie dobrze mogło go tam wcale nie być. Bo patrząc na niego, nie wydaje mi się, żeby ten gość robił cokolwiek takiego w życiu, co wymaga pewnego charakteru. Na przykład stanięcia do walki, a już na pewno nie do walki w czyjejś obronie. Czy na przykład opowiedzenia się po stronie, o której jeszcze nie wiadomo, czy wygrywa. Bo to jest dla mnie czysty typ aparatczyka, w dodatku obłudnego. On się tylko nadaje do knucia. Poza tym to jest człowiek tak arogancki i tak mający innych o wiele głupszych od siebie, że on się nawet nie stara tego ukrywać. Więc ja myślę, że jakieś takie prymitywne zagrania w stylu zaprezentowania nagrania z rozmowy, która niczego nie wyjaśnia, czy takiego prymitywnie spreparowanego zdjęcia, że to jest do niego podobne, bo on sądzi, że się nikt nie połapie. Bo mi w tym zdjęciu nic nie pasuje, ani wielkość jego głowy do ciała. Cienie są od rękawa z tyłu takie mocne i tu przy spodniach widzisz ten obrys tego. Tu się w tym zdjęciu nic nie zgadza. Mi się wydaje, że ta ręka jest nieproporcjonalna, ona jest za duża w stosunku do głowy, jego dłoń. Proporcje na tym zdjęciu rzeczywiście rzuciły mi się w oczy, nie wiedziałem tylko co, no ale tak, wiatr wieje, bo wyginają mu się te pumpy. Drzewa też są zwichrowane. A jego grzywka nie jest uniesiona, tylko opada na tą opaskę. No to włosy ma przyciśniętą tą czapą i to nie, to dla mnie nie jest istotne. Tu tylko tyle, że tu ma kolano tak pod naporem wiatru, zwłaszcza to prawe, a rośliny jakoś nie są tak tam dalej pędzone wiatrem. No. Zadałaś ćwieka.
No ale widzisz, teoretycznie to powinienem się nadawać do tego, bo jestem fotografem i teraz są te rzeczy możliwe w Photoshopie, przekraczające wyobrażenie moje jako tego, który dawniej robił te fotomontaże właśnie wycinając z odbitek. Ale nie czułbym się na siłę na analizowanie tego jako ekspert. Ale to, że mi zwróciłaś uwagę, że brak tego cienia kolby, to ewidentnie jest. I próbowałem to na różne sposoby przypasować wzorem wyznawców pancernej brzozy. No właśnie, o to chodzi. Bezwiednie. Zaznaczam, bezwiednie. Kurczę.